No, po 7 dalszy ciąg Factorio. Dobra, pokręciłem się trochę tutaj w międzyczasie. Dorobiłem drugą linię stali, ponieważ bardzo szkoda mi było patrzeć na tą nędzną naszą linię stali. Troszkę już teraz lepiej wygląda. Ponadto wziąłem, dorobiłem parę dział, ustawiłem na północy, ponieważ nasze zanieczyszczenie również zaczyna troszkę na północ sięgać. Jak zaczniemy sięgać te obozy albo te, to one również zaczną nas atakować. To w sumie może zaraz pójdziemy i rozwalimy. A więc chciałem, żeby nie rozwaliły nam całej produkcji energii, więc zostawiłem to na wszelki wypadek. Na razie dwa działka powinny wystarczyć. No i poza tym jeszcze wziąłem sobie magazynowanie pomp tutaj. A właśnie. Potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie podziemnych pomp. Podziemny rurociąg. Okej. Okay. Tego potrzebujemy pomp zwykłych. Tego. Dobra, i tutaj będzie wyjście. Dobra. Zaatakują dalej tutaj. Nic nie uszkadzają, więc na razie nie będę się sobie nimi zawracał głowy. Okej. Okay. Ograniczymy, powiedzmy, nie wiem, paru staków. Tutaj jest już ograniczone, dobra. I tak. Ile my tu mamy? Ile tu mamy pól? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 24. Dobra, skończyłem. Szybkość, strzelność 3. Co możemy teraz? Prędkość badań, czemu by nie? Dobra, więc 20, 30 wystarczy. Dobra. Bierzemy parę podziemnych rurociągów, na pewno się więcej ich przyda. A na razie więcej nie mamy. Sobie możemy zapodawać tutaj więcej rur. To się dalej będzie produkować w międzyczasie. Dobra, tego nie potrzebuję. Więc wyrzucę tutaj. Potrzebuję natomiast długich tych. Okej, okay. To również nie potrzebuję, więc zaraz będę musiał wyrzucić. Się przydają długi, bo troszkę dalsza to będzie linia. Okej, okay. Znowu idą. Chyba się ich ataki nasilają. Okej, okay, teraz już stamtąd również będą przychodzić. Dobra, wiecie co? Zmiana planów. Musimy się teraz nimi zająć. Dobra, zrobimy jeszcze parę rzeczy. Między innymi ciężki pancerz, do tego będę potrzebował 50 płytek. O, patrzcie, mamy zapas stali. Ciekawe. Dobra. Ty zrób jeszcze troszkę więcej działu. Granaty, okej, okay, dobra, ciężki pancerz. 100 płytki takiej, 50 takiej. Oraz coś jeszcze chciałem. A, tak. Chciałem jeszcze troszkę więcej płytek, po pierwsze. To niech się robi jeszcze na zapas. To również. Niedługo sobie zautomatyzuję produkcję tego, więc spoko. Dobra, to weźmiemy sobie. Tak, stalową. Stalowy topór. Bardzo żelazny pręt. Oraz płytka stali. Dobra, przydadzą się. Są lepsze niż żelazne topory. Dużo szybciej robią to, co mają robić. Dobra, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne. Coś jeszcze? Nie, możemy sobie rybkę wziąć. No i dobra. Działka mam 4. Tutaj czy coś się w międzyczasie doprodukowało? Dobra. Stanowczo powinno wystarczyć. Dobra. Czy zapas amunicji? No i dobra. Idziemy.
parać się z naszymi sąsiadami. Tak, to będzie troszkę podróży. Tak, całkiem sporo ich tutaj jest. Dobra. Zbuduję sporo obrony. Okej, okay, przyciągnąłem ich. Strzelaj, strzelaj. Dobra. Naprawiam. Dobra. Tak szybko wystrzelać całą misję? Nie. Po prostu ja źle rozdysponowałem. Dobra. Musimy podejść trochę bliżej. Dobra, trzymaj to. Co dalej chcemy? Prędkość laboratoriów 3, tego już nie możemy. Wydajność wydobycia, nie, trochę za drogie. Silniki. Ok, to się przyda. Dobra. Dobra, już podchodzimy powoli do nich. A ustawię sobie to na pasku. Okej. I tak powoli będziemy ich rozwalać. Okej, mogę w sumie parę im granatów rzucić. Wow, wow. Jest... Tak, czerwie bolą. Z czerwie chcemy zostawiać naszym działkom do roboty. Okej. Chcę postawić tutaj, żeby miały w zasięgu czerwie. Okej, szybko naprawa. Ajaj. Co ta cała amunicja się zmarnowała? Wygląda na to, że tak. Ejdź, dobra. To jest duża strata. Ponieważ teraz nie mam prawie amunicji. W ogóle nie mam amunicji. Dobra. Tak. Naszymi bazowymi obrażeniami to troszkę zajmie. A, dobra, jeszcze sporo obrażeń zadają. Dobra, cofnę się po amunicję. Będę musiał troszkę ostrożniej zarządzać działkami, żeby nie stracić w ten sposób amunicji. Tak, to była spora strata. Okej, okay, tylko 55. A tam jeszcze lecą. Dobra. Najpierw tutaj. Okej. Strzelaj. Szybko naprawię cię. Okej. Czemu nie strzelasz do nich? Dziwne. Może nie ma zasięgu. Że czerwie mają większy zasięg od nich. Działa, wygląda na to, że mają. Dobra. A właśnie, muszę uważać na zdrowie. Dobra, strzelam do tego trochę. Moje działka mnie osłaniają. Proszę, amunicji jeszcze sporo masz. Dobra, jeszcze tutaj jedno działko. Strzelaj, się zajmę spawnerami. Ała, ała.
Są wszystko małe czerwie. A, to jest średni. Zadaje obrażenia. Okej, dobra. Chyba zjem tą rybkę. Dobra. Za bardzo nie mam sposobu, żeby zbliżyć się do tych średnich czerwi. Okej, może tutaj jeszcze pozabijam po prostu rzeczy. Tak, troszkę patowa sytuacja tutaj jest. Na razie nie mamy zbyt dużo narzędzi, żeby zajmować się takimi... Ała, ała, ała. Właśnie głównie czerwie nam stoją na przeszkodzie. No w sumie jak zniszczę wszystko poza czerwiami, to będę nawet zadowolony. Aż głównie mi chodzi o zniszczenie spawnerów. Okej. W przyszłości będziemy mieli dużo lepsze narzędzia do zajmowania się obcymi. Ale na razie musimy tak to robić. Będziemy mogli sobie zrobić czołg. O nie. Przedostali się przez moją linię obrony. Niezbyt genialną. I niszczą mi dwa obiekty zniszczone. Dobra. Musimy się tym zająć. Chyba z tamtego obozu zaczęli nas atakować i dlatego. Okej. Siedem obiektów zniszczonych. Nie, trzy. Nie zadają zbyt dużych obrażeń. Gdzie jesteście? Tutaj. Won! Dobra. Postawiam tutaj na razie działka. I na razie będzie tego. Tak, to nie było zbyt owocne polowanie na obcych. Tak, został jeszcze jeden spawner, który jest w zasięgu. Tak, plus ci dalej będą mnie atakować. Dobra, zamknij się już. Wszystko wyczyściłem. Tak, dużo ty masz amunicji. 6, 9, 8. Dobra. To im też troszkę. Powiedzmy... Chcę to jakoś dobrze podzielić. Powiedzmy po 20. Dobra. Trzymaj. I ty trzymaj. Dobra. Na razie nasze obrony są zdecydowanie wystarczające. A ty trzymaj resztę tego badziewia. Więc może dalej się nie będę zajmował obcymi. Poczekamy, aż będziemy mogli jakoś lepiej się nimi zająć. Dobra. Tymczasem... Dobra, tyle tego badziewia powinno mi wystarczyć. Wziąłem również kiwony. To bierzmy się za produkcję ropy. A raczej wydobycie. Okej. Jak widzicie, duże słupy mają bardzo duży zasięg drutu, ale mały zasięg zapodawania energii, więc dobrze nadają się do transportu energii, ale mniej do jej podawania. Dobra. Odkryjmy troszkę tego, tak. Troszkę odkryłem, ale nie do końca. Potrzebuję więcej granatów. A, badania stoją.
Materiały łatwopalne, dobra, czemu nie? Braty, buduj mi granaty. A tak, one się długo budują. Jest problem. Dobra. Ty również buduj mi granaty. Dobra, powoli będę ustawiał te kiwony, które mam. Jak będę miał więcej granatów, to będę odsłaniał po kolei kolejne. Dobra, niwelacja terenu. Dobra, czemu by nie? To nam pozwala zasypywać zbiorniki wodne. No i dobra, tutaj są złoża ropy. Z ropą jest taki mek, że generalnie ropa jest nieskończona. No, ma ona tylko wydajność wydobycia, która spada z czasem. Więc na początku będziemy produkować dużo ropy, potem to troszkę spadnie nasza produkcja. Raczej sporo spadnie. Ale dobra. Ale na razie nie musimy się tym martwić. Dobra. Może tak. Będziemy musieli to zaraz również jakoś twórczo połączyć. Okej. To jest dosyć szybko i do badania. Siła ognia działek maszynowych. O, na tym powinienem popracować. Zanim się wybrałem do obcych. Dobra. Fajnie, że gra podświetla na zielono miejsca, gdzie znajduje się ropa. To jest również jedna z nowości w patchu 15. Okej. Widzicie, stalowy topór dużo szybciej ścina drzewa. Dobra. Może połączmy to, co już mamy. Powiedzmy tak. Tak. Dobra. Sieć ognia działek ogniowych. Czy możemy dwa? Również możemy dwa. To zbadajmy to. Okej. Dobra. I teraz czas na podziemne. Powiedzmy tutaj tak połączymy. Teraz jeszcze tak. Tutaj chcę mieć przejście. No dobra. Tyle musi wystarczyć. Czy da się to jakoś lepiej zorganizować? Da się. Czyli zrobimy tak. To możemy sobie tutaj dać podziemną. Generalnie chcemy dawać jak najwięcej podziemnych, żeby nie blokować sobie przejścia. Okej. Poza tym dochodzą jeszcze tutaj, w przyszłości dojdą również radary. Czy nie radary, ale przekaźniki produktywności, ale o tym później wspomnę. Na razie potrzebuję więcej granatów. Nie stawiłem wam rzeczy wystarczająco. Dobra. Trzymaj pełen zapas. I. A, właśnie elektryczność to jeszcze muszę doprowadzić. Dobra. Jeszcze to muszę połączyć.
Może tak. Okej. A więcej granatów. W którym kierunku mam iść? Tutaj i tam. Dobra. To będzie naprawdę duże złoże. Generalnie na tej mapie mam sporo złóż. Tutaj mam jedno, to największe. Tutaj mam małe jeszcze. Tutaj jest jeszcze małego trochę. Więc z ropą raczej nie będę miał problemów. Okay, wiecie co, mogę się zająć od razu tymi obcymi. Tylko znajdę przejście przez ten las. Tutaj nie ma zbyt dużego ich siedliska. A to sam powinien był w stanie się zająć nimi. Okej, dobra, czerwie. Mały czerw. Dobra, ustawię go. Działko. Dobra, działko, tankuj za mnie. Dobra. A jeszcze je naprawię. Tak, kiedy byśmy zaczęli tutaj wydobycie, to ci obcy prawie na pewno by się rzucili na nas. Ciesa, w sumie zostawię tutaj to działko. Zostawię mu również trochę amunicji. Ponieważ tak, obcy, jak już ich zlikwidujemy, to potrafią na nowo zasiedlać tereny. W sumie cały czas próbują zasiedlać nowe tereny. Chyba na początku gry tego nie robią, dopiero po jakimś czasie zaczynają. Więc nie wystarczy tylko ich czyścić, również trzeba zajmować teren, stawiając działka, jeżeli nie chcemy, żeby wrócili na miejsce, gdzie już raz ich pozabijaliśmy. Okej. Jak to trzeba zrobić? Pewnie tak. Dobra. Dobra, to chyba tak połączę. Okej. Nie tak, tak. Dobra. Tutaj będzie przejście podziemne. Dobra. I gdzie jeszcze mamy? Tutaj. Dobra. To chcemy podłączyć. To pewnie chcemy pod ziemią połączyć. Jest jeszcze jakieś? Nie. To zrobimy tak. Zrobimy tak. Dobra. Jeszcze połączymy. No i dobra. Gdzie są moje granaty? Brak energii. Czego wszędzie brakuje energii, co? Okej, to jest warte zbadania. Nie ma węgla. Ale dlaczego przestało być węgla?
Nie wiem. To jest naprawdę dziwne coś. Się wydarzyło. Może zrobię tak po prostu, że zwiększę moją produkcję węgla. Żeby mieć pewność, że to nie było problem z ilością węgla, jaki dostarczam. Okej. Siła ognia działek maszynowych 2. Co chcemy dalej robić? Może wydajność wydobycia. Okej. Może właśnie był problem z węglem, że tutaj zżerały cały węgiel i nic nie zostawało na produkcję energii. Potem zatrzymała się kopalnia węgla i problem się pogarszał. Tak mogło to być. I znowu przerwa. A na szczęście już poszło trochę węgla, więc powoli problem będzie się sam rozwiązywał. Tak, na razie mamy niedobór energii, ale powinien się rozwiązać w miarę szybko. Dobra, dostawię jeszcze dwie wiertnice, skoro już zrobiłem miejsce na nie. No i dobra. Wracając do sedna spraw. Granaty, dziękuję. I jeszcze tylko tutaj dwa zostały i tam. Dobra, więc... Dobra. Jeszcze tutaj gdzieś, tak? Dokładnie tutaj. Tutaj ciach. A tutaj. Aha. My to chcemy połączyć. Nie będzie ładne połączenie. Może tak chcemy połączyć. Tą stronę. Okej. Jeszcze tutaj. Trzy ostatnie. Że tak ładnie poprowadzę. No i dobra. Przeciągniemy tutaj. I wszystko powinno być już ze sobą połączone. Dobra, potrzebujemy jeszcze paru rzeczy. Poza tym, że potrzebujemy energii elektrycznej. Więc może tym zajmiemy się najpierw. Więc my tutaj... Tutaj... Tutaj. No jakoś chyba na razie nie będzie miało dużego znaczenia, jak to porozstawiamy. Okej. No i dobra. Wszystkie kiwony kopią. Więc teraz tak. Potrzebujemy paru rzeczy. Po pierwsze potrzebujemy zbiorników. Okej. Czy to jest tutaj połączone? Tak. Co ja robię? Gińcie drzewa. Czy to jest tutaj połączone? Jest, dobra. No, no i dobra. Na razie kiwony działają, zapełniają rury, ale rury dosyć szybko się zapełnią. Więc na razie będziemy magazynować
W zbiornikach. Zbiorniki wymagają dużo żelaza oraz dużo stalowej płytek. Ok. Więc zróbmy sobie parę. Przy okazji nasz pas ze stalą wygląda już całkiem ładnie. Dobra. I po drugie potrzebujemy tych nieszczęsnych na rafinerii. Dlatego potrzebuję 10 kamiennych cegieł. Dobra. To wyrzucę, bo nie potrzebuję, tego też nie na razie. I tak, kamienne cegły mam tutaj. Więc dobra, mam wszystkie składniki. Się co zapiszę na wszelki wypadek, żeby czegoś nie skopać. Okej. Okay. Raz. Tak, one długo się robią. I dwa. Tak, to prawie wyczerpie już limit. Staną jeszcze tylko dwa przedmioty do zrobienia w limicie. Ale dobra. Zbiorniki również będą potrzebne. I dobra. Myślę, że tutaj będę stawiał rafinerię. Trochę jeszcze oczyszczę tutaj teren. Bo tak, bo mogę. O, jednego kiwana uszkodziłem. No i dobra. Na razie sobie zmagazynujemy to. Powiedzmy do trzech zbiorników. Powiedzmy raz, dwa, trzy. One się tutaj łączą. Mają po skośnej połączenie. Ok. Połączenie do głównego systemu. I dobra, i teraz test. Czy wszystko jest ze sobą połączone? Jeżeli wszystko jest ze sobą połączone, to wszystkie zaczną pracować. Ok, te nie są połączone. Tak, tutaj było to połączenie, które skasowałem. Więc najwidoczniej ono było potrzebne. Dobra. Ciach. Może parę świateł też nie zaszkodzi. No i dobra, i ta część górna nie jest jeszcze połączona z dolną. Ok, jak zrobię tak tutaj, dobra, spaghetti znowu, faktoriowe, ok, i już wszystkie działają, znaczy, że wszystkie mają już połączenie ze zbiornikami. No i dobra, i teraz sobie weźmiemy nasze rafinerie. To jest spory budynek. Chyba jeden z większych grze, oprócz silosu na rakiety. Może ustawię je tutaj, żeby mieć również miejsce w przyszłości, żeby rozbudowywać. I tak, na razie mamy dostęp tylko do podstawowej rektyfikacji ropy naftowej. Więc zrobimy to tak. Już nie będziemy jeszcze mieli do dyspozycji parę innych procesów. Ale wiecie co? Zrobię na razie przerwę. W tym odcinku dokończymy produkcję ropy, zaczniemy produkcję plastiku i zaczniemy powoli ustawiać produkcję zaawansowanych elektronicznych płytek. Ok, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!